To nowy nabytek. Szukamy nowego nabytku i będziemy testować. Koła nowe. Gada maszyna. Ładnie gada. Jadymy. Jedzie kto ze mną? Upa! Siadasz? Chodź, przejdziesz się ze mną. Pakuj się. Pakuj się. Nie ma hamulcami, to jak w tym bizonie, nie? No, trzeba uważać. Opa. Jedziemy, ale maszynka piękna. Chłopie, ale jest kolos, nie? Jest kawał sprzętu. Ale biegi jak fajnie wchodzą. No, jak na ten sprzęt, bo to bez synchronizatorów. Oglądamy, testujemy. Ale to gada, panie. To ma mocy, a ma. Ale ma wydar. Uuu, kurde, panie. Panie kochany. Mi się dzisiaj śniło, że takim na chałupę zjechałem. Gdzie jedziemy? Na górkę i zawracamy, nie? Ciśnienie 5,5 pokazuje na zimnym. Także jest. Światełka włączymy, żeby nie było. Witam widzowie, testujemy. Zobaczymy, co będzie. Zastanowimy się i fajnie sprzęt. Akurat do podrobienia ta pizzereczkę zrobiłby go na luksus. Co nie, panie Bartomieju? Oczywiście. Ale zimno, kurwa. Zjadę trochę po... Co? Tak jest. Aż za dobrze, kurwa. Aż za dobrze. Co mówisz? A jeszcze proszę. Dobrze, zjechałem mu właśnie. Ale kurwa, reakcja na gaz jest. O, jest konkretna. No Maćka takim jeździłem, tylko ze torem. Z tą samą maską taką, nie? Z pracą jechałem akurat. Skrzynią trzeba domować. Radomsko. Ale jakby robił w polu Piotrek w przyszłym tygodniu, to przyjedziemy zobaczyć, jak to pracuje w polu. Ciekawy jestem bardzo. Z czterema skipami jak to chodzi, naprawdę. Się przejechał z tymi skipami. Reakcja na gaz jest niesamowity sprzęt. Piękny. Marzenie, panowie moi widzowie kochani. Na nowych oponach jeszcze jest, to jeszcze bardziej kusi. Opa! Praca silnika. Prężarka sobie chodzi. Światełka działają. Na drogę jest jak znalazł. Zobacz. Ale to gada. Jak to się otwierało? Ej, środka trzeba. I tak na kołach by się zjechało do domu. Na kołach by się zjechała do domu. Opa. Na kołach by się zjechała do domu i by było. Piękna sprawa. 84 rok. Koła założone nowe. 3 lata tu w gospodarstwie pracuje sprzęcik. Także jest to, no czuć jeszcze tu widać, że dawka jest na pompie też fajnie podkręcona. Ma to uciąg konkretny. Z czterema skibami lata na 40 cm bezproblemowo. Idzie jak zły. O, gotowy do wylania RSM-u, no i tak. Obciążniki też ma. Zaczep ma tylny, dolny. Regulacja cięgna, te odciągi są te fajniejsze, nie na łańcuchach. Dwa wyjścia hydrauliczne. Widzicie, nie pucowany, nie myty, prosto z pola, bo jedzie w pole. No i obciążniki są tu, nie? Nie są to wszystkie, ale są.
No, jest piękny sprzęt. No i tak na szybko do odcineczka. Pięknie wygląda. Zobaczymy, co dalej będzie. Jak to dalej będzie wyglądało. Rura! Karzenie! Ale zerwał! Poszło! No i dobra. Piotruś, tnij tam za tym rozwidleniem. Tu, no! Dobra, pilarz tnie. Pilarz tnie. Ty, siedź na tym traktorze, linkę to później wyjmiemy jak ten. Jak podniesiesz. Dobra, dygnie tu i wrzucimy to może jako jeszcze. No. Jeszcze raz. No to się przekręci. Przekręci się, czy się nie przekręci? A to pójdzie ty raz na tak, to nic mu nie będzie. Jak będzie z grubym do tyłu, to też nic nie będzie. Piotruś, daj mi linkę. No, luks. To jest ciężkie. Zawsze to nie trzeba będzie dźwigać z ziemi. Kurwa, jaka wygoda. Lipa, lipa, bo ta fura w dołku stoi. Dobra. Do góry. Dobra, dobra, dawaj Piotruś. A jak nie, to tą furą do tyłu cof. Ale no. Nie, tu też nic nie. Dobra, dawaj normalnie, podjedź jeszcze. My, okej, okay, dobra, my z Piotrusiem rzucimy tu górę, a ty tam ulżysz później. Piotruś, tu, bo ja tu nie dygnę. A Pedro tam... A Pedro tam... Hej, nic, op, czekaj, opa! Dobra. Siedzi. I on tam dygnie go. No, wiem, o co ci chodzi. I będzie lepiej. No i stamtąd. No już tutaj. A jebany się zaklinował. Dobra, czekaj. Razem. Trzymaj tam, Piotr. Dawaj na drugą stronę. Drugą, dawaj. Kurwa. Piknie. No i dobra. Pojedziemy drogę, zrobimy to, wytnę tą belkę, bo i tak... Dawaj tam tego jeszcze zadygniemy. A bo dobra, ty się zbieraj do ten, do wyciągania, a my z Piotrusiem tego rzucimy. Tam dalej wyciągamy. Tamtego wyciągamy, no. Tak jak teraz idzie tam.
Tu! Dobra, musimy do mnie dopchnąć. Dobra. Jest. Pal sprzęta, bo niczego. Pal sprzęta. Jak ty patrzysz, że te łańcuchy się tak trudno robią? Nie za bardzo do bliska. Ten to jest kurwa długi, chłopie. To ta druga część tamtego, po którym musiałem skakać. Jebaniec. Czekaj, no. Jedź. Jego to chyba na pół musimy dać. To tę gałąź trzeba odciąć. Czekaj! Piotruś, weź go na połówkę pierdolny. Na połówkę go jebni. Ty, tu go gdzieś jebni, no. Żebyśmy go tam przerzucili. Co? No i dobra. Akurat, no. Chujowo, bo w tym doku jest. No chuj, dobra, jeszcze doładuję, jak już go doładujemy. Czekaj, Piotruś, bo my z Pedrem rzucimy, a ty na dół. Kurwa. Dawaj dalej. No i dobra. Tą końcówkę to chyba ręcznie już dam radę. Tak? No. Hej, hop! Piotruś, weź linkę. Pedro! Tego to tylko może wyciągniemy, a może jeszcze tego dołożymy. Tego tylko jeszcze dołożymy i więcej nie je, nie? No, nie chcę ciążyć, bo na kurz. A wiesz co, a połóż na dół na razie sekundę. Dygnij go. Albo czekaj, wiem. Podłóż coś pod niego. Poczekaj. Kurwa, co by tu podłożyć. Tu masz pod nogi, o. Będzie coś takiego? No, dobra. Czekaj, daj linkę. Zarzucisz kawałek, a resztę... A ty podniesiesz... Góry. Kurwa. On tu jeszcze jest niedocięty. On jest jeszcze niedocięty. Oh.
zalecianie. No, czekaj. O. Podnieś ty, i delikatnie podnieś czubek. Dobra, podnieś. Mamy to. Kurwa, dał sobie siły. A tu sam nie można wychodzić. A jak nie, to go ujebę na połówkę. Bo tam gałęź jest. Gorąco mi, kurde, gorąco mi. Czekaj, muszę ustawię sobie telefon, kapotę. Co? No. Nie mówi, to pamiętasz, rok temu, dać gazy,